dużym takim wyskokiem twojej kariery była oczywiście nasza wspaniała rodzinka.pl, i która się zakończyła dosyć niespodziewanie. No i pytanie, być może ono pada do ciebie często, ale czy gdyby zadzwonili do ciebie z Telewizji Polskiej, że właśnie oto wznawiamy naszą produkcję, rzucasz wszystko i wracasz tam? Szczerze mówiąc, na pewno byłbym się na tym, na pewno bym się zastanowił. Faktem już takie propozycje były. Nie wiem, czy wiesz, na pewno nie wiesz, bo pytasz o to, ale były już takie pierwsze jakieś rozmowy a propos jakiegoś ewentualnego powrotu. One się skończyły chyba fiaskiem. Ja nie brałem udziału w nich. Myślę, że na pewno bym o tym pomyślał. To jest na tyle, myślę, legendarny już format, który można byłoby ugryźć teraz już w innym stylu. Może my byśmy mogli wziąć udział przy tworzeniu scenariusza i wymyślaniu jakby tych nowych perypetii. I tego, co mogłoby się dziać. Myślę, że jeden sezon czy dwa byłyby fantastycznym zakończeniem, ponieważ nie dano nam się pożegnać z widzami, tak jakbyśmy tego chcieli i zakończyć jakoś tej historii. Więc myślę tak, no, na pewno bym się zastanowił, ale każdy wie, jak jest. Może być ciężko, żeby rodzinka wróciła na antenę Telewizji Polskiej. Cześć, tu Daria. Mam nadzieję, że oglądacie Azję Express, a jak nie, to jest dobry moment, żeby obejrzeć kolejny odcinek. Każda sobota, godzina 20. No i oczywiście subskrybujcie kanał Przeambitni.